Porada miłosno-anielska. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dzisiaj porada dla Was miłosno-anielska, czyli dotycząca Waszych związków, relacji, emocji. Zobaczmy, co pokażą trzy talie kart. Karty Tarota, Złoty Tarot Polski, karty anielskie i klucze anielskie. Ja już losuję w międzyczasie. Oczywiście zapraszam wszystkich Państwa do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybujcie dzwoneczkiem u góry mój kanał, by tutaj zostać i otrzymywać powiadomienia od YouTube'a o nowych filmikach, o codziennych filmikach. Kochani Państwo, te wróżby są kolektywne dla Was. Cieszę się, jeśli piszecie komentarze. Piszcie komentarze i lajkujcie oczywiście z kciuczkiem w górę. To bardzo dla mnie ważne. Taki feedback, taka Wasza obecność, Wasza wymiana ze mną energetyczna. Bądźcie aktywni również na moim kanale. Zaznaczcie swoją obecność. Kochani, zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Takie wróżby indywidualne można nabyć poprzez e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie do mnie e-maila, a ja odpiszę Wam o warunkach takich wróżb. Wtedy umówimy się na jakiś termin, gdzie prześlecie mi Wasze daty urodzenia, Wasze zdjęcia, Wasze pytania. Zapraszam serdecznie. I teraz, kochani Państwo, zaczynamy naszą wróżbę. Porada miłosno-anielska dla Was. Wyciągnęłam wszystkie karty z trzech talii i zaczynamy. Karta Złotego Tarota na ten tydzień. Koło fortuny, wow! Jakieś szybkie, raptowne zmiany. Jeśli mieliście jakieś problemy, byliście pod przysłowiowym wozem, teraz będziecie na wozie, zmieni się coś. Zmieni się coś szybko i raptownie. Na pewno niespodziewane zmiany. Mam nadzieję, że zmiany na lepsze. Przyjdzie coś nowego, pozytywnego. Przemiany, zmiany, szybkie tempo. Także bądźcie przygotowani, przygotowane na zmiany. Karta anielska, dzieci. Być może te zmiany dotyczą Waszych dzieci. Być może jakieś decyzje ważne, które musicie teraz podjąć w tym tygodniu, dotyczą Waszych dzieci lub ciąży. Więź z dziećmi jest istotną częścią sensu życia. Jeśli Wasze dzieci potrzebują Was lub mają jakieś problemy lub są jakieś sprawy tutaj związane z dziećmi, to jest w tym tygodniu najważniejsze. Podjęcie jakichś szybkich decyzji, jakichś istotnych, ważnych spraw dotyczą te zmiany, przemiany lub dowiecie się, że jesteście w ciąży lub zaplanujecie dziecko lub będziecie chcieli mieć dziecko lub narodzi się dziecko. Te sprawy będą najważniejsze. Oczywiście, jeśli powiecie, och nie, nie chodzi przecież nam tutaj o dzieci, to dziecko tutaj we wróżbach oznacza również nowy początek. Jakiś nowy początek, nowe sprawy mogą się tutaj wyjawnić, tak? Jakieś szybkie, raptowne sprawy zapoczątkują nowe tutaj wydarzenia w Waszym życiu w tym tygodniu. I karta anielska, rozkoszuj się życiem, czyli myśl pozytywnie, rozkoszuj się chwilą, dniem, życiem. Czerp z życia radość, rozkoszuj się pięknymi momentami. Piękna wróżba, dziękuję serdecznie. Życzę Wam samych pozytywności, dobrych zmian, pozytywnych zmian i szczęścia. Dziękuję. Do usłyszenia już wkrótce.